Osoby, które stać na to, żeby przez cały rok mieć pełną wartościową, bogatą witaminę dietę, nie muszą sztucznie uciekać się do suplementacji, dlatego że wszystko mają w tych pokarmach. Takim koronnym przykładem jest sytuacja taka, kiedy osoby, które mają dietę restrykcyjną, wegetariańską, wegańską, przy dobrym, przemyślanym sposobie odżywiania się nie mają żadnych braków. Nawet mogą tą dietę stosować w ciąży, tylko trzeba nad tym pomyśleć i bardzo rygorystycznie przestrzegać zasad dobrego żywienia. W sytuacji takiej, kiedy witamin mamy w brud, te dodatkowe witaminy kończą najczęściej w sedesie, bo je wysiusiamy i po prostu są niepotrzebne. Istotnym elementem jest suplementacja w okresie jesieni, zimy. Bo tutaj rzeczywiście w diecie troszkę zaczyna nam brakować pewnych witamin, trochę zaczyna nam brakować mikroelementów, szczególnie tutaj w środkowej Polsce, tu chodzi o jod, o magnez, o selen. I to są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście ta suplementacja jest konieczna. Trzeba zdawać sobie również z tego sprawę, że suplementacja w kwas foliowy, który jest niezbędny, bo zmniejsza ryzyko wad cewy nerwowej, jest niezbędna w sytuacji przygotowania do ciąży, ale nie w momencie, kiedy już ta ciąża jest. Ta suplementacja jest potrzebna wtedy, kiedy tego kwasu brakuje. W większości niestety populacji brakuje. Ale mówimy tu o populacji Azji, Afryki, gdzie inny jest profil diety. Osoby, które dbają o dietę i mają tą dietę zrównoważoną, naprawdę nie muszą się dodatkowo posługiwać dodatkowymi suplementami diety. Warto zadbać o dostarczenie mikroelementów, przede wszystkim takich, których własne zasoby mamy małe. Chodzi głównie o żelazo, chodzi głównie o wapń, chodzi o inne mikroelementy, które są wykorzystywane w trakcie ciąży na potrzeby płodu. Je warto dostarczyć. I taką przeze mnie często proponowaną formą jest stosowanie wapna, stosowanie magnezu przez cały okres jesieni i zimy do wiosny, bo wtedy rzeczywiście te braki się pokazują. Trzeba zdawać sobie również sprawę z tego, że osoby młode, osoby, które z jakichś tam przyczyn mają ograniczony dowóz witamin czy też mikroelementów, powinny z takiej diety pełnowartościowej dodatkowo dołożyć jeszcze te mikroelementy po to, żeby przy nikłych zapasach móc je uzupełnić na potrzeby płodu.